rdza brunatna. A może septorioza paskowana. To białe to może mączniak? Mączniaku? Oczywiście, nie jesteś mączniakiem. Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym vlogu. Chciałem, żeby zaczynał się inaczej, bo w kółko tylko te opryski i te opryski. Oczywiście, że to nie są choroby, tylko to są moje zwierzaki. A my rozpoczynamy kolejny odcinek naszego challenge'u, który dobrze zresztą znacie. I ruszamy z opryskami na grzyba. Natomiast pojedziemy za chwilę sobie na pole. Zobaczymy, jak ten jęczmień wygląda. Jesteśmy już na polu mojego jęczmienia Galileo. Może przyjrzycie się z bliska, jak on wygląda. Kamerka tego dobrze nie pokazuje, ale wszystkie te żółte z zimy przebarwienia już zeszły. Przejdziemy sobie może za dwa kroki. Gdzieś tam w bok, obsada uważam, że prawidłowa. Tak jak wam wcześniej wspominałem, być może nawet troszeczkę za gęsto. My kopiemy sobie roślinkę jakąś. To jest właśnie, zobaczcie, największy mankament, który chciałem powiedzieć. Brak czego? H2O. Brak wody. Niestety. Nawet ciężko jest tym szpadelkiem, zobaczcie, tutaj wykopać. Żadnej prawie już wilgoci. Jakiś malutki deszczyk nadają, ale nie padało od co najmniej 40 dni. Jest jeden popiół. Zapowiada się tragedia, jeśli chodzi o zasobność wodę. Zobaczcie, to liście już odrzuca tutaj, które były chore. Ładnie. Cyk. Rozbieramy roślinkę. O. Tutaj mamy pierwsze kolanko, które jest na wyczuwalne gdzieś na 2 cm od węzła krzewienia, czyli to jest faza BCCH32. Zatem na pewno musimy zastosować mu regulator wzrostu. Uważam, że ostrożnie ze względu na tą suszę i będzie pewnie tylko jeden zabieg. Nie wiem, Syngenta zaleca dawkę dość sporą, żeby zrobić 1,08 litra Dusaflexi na hektar. Na jęczmień zawsze te dawki są większe, więc też, żeby to nikogo nie przeraziło, że będzie jedna, zobacz, zobaczcie, że jakiś mączniaka w zasadzie prawie nie widać, bo nie ma wilgoci, tak? Pozostałe liście, jak to wygląda? Troszkę tych chorób grzybowych już widać. Plamistość, czyli dzisiaj będziemy wchodzić z tą jedynką, uważam, że jak najwyższy czas i ze skracaniem. Zastosujemy sobie oprócz modusa 0,5 litra amistaru, gdzie jest azyskrobina, jest to ciężkie dla mnie, która też nam właśnie tutaj będzie ładnie choroby grzybowe, dla większość chorób. Do tego dołożymy na pewno tern w ilości litr na hektar i jakiś tebukonazol, żeby to nam po prostu się ładnie uzupełniło. Takim oto, taką mieszaniną sobie zabezpieczymy na tę jedynkę nasz jęczmień. Dostał już drugą dawkę azotu, słuchajcie. Póki jeszcze jakaś ta wilgoć była w tej ziemi. Nie chciałem też jakby przesadzać, żeby tego jęczmienia też jakby, on jest gęstawy, nie wyłożyć, chociaż go tu zabezpieczę. Troszkę boję się tego modusa, za tej daweczki, ale skoro ma być jedna, mówią jutro coś o deszczyku. Niedużym wprawdzie, ale mówią. Jestem ciekaw, Kazik, jak u ciebie wygląda ten jęczmień. Wykopiemy sobie zaraz drugą roślinkę. Ciekawe, jak wygląda ubrączka. Kazik na jednym polu coś tam narzekał. Brączek też z racji gdzieś tam słabszych, powiedzmy, słabszej klasy ziemi. Ale oni mają opady, chłopaki, więc tu wcale to nie musi być rozstrzygnięte, że będzie to w jedną albo w drugą, że tak powiem, stronę. Takiego suchego marca, słuchajcie, jeszcze nie pamiętałem. Nie pamiętam, w sensie. Zobaczcie, z jednej. Tam urwałem, a tu z jednej. Jednego ziarenka jest 20 kłączy co najmniej. Tam urwałem kawałek. Tu wykopię jedno ziarenko. Zobaczcie, z jednego ziarna ile tego wszystkiego jest. To żółte wszystko co z zimy już odpadnie. Tu pięknie wszystko ruszyło. Zero. Troszkę głębiej, trochę tam coś jest. Sucha ziemia. Piękna pogoda. Zero wiaterku. Mam nadzieję, że H2O mnie poratuje i w tym plonie będę lepszy od chłopaków i będziecie dawali dużo łapek w górę, o takich ładnych dużo łapek, że będę przynajmniej w pośrodku z tymi naszymi lajkami. Dobra roślinko, niestety wyrwałem cię. Nalałem wcześniej wody, postała w cieple, żeby też nie była zimna ta woda i przygotowałem roztwór.
Wcześniej wam się pomyliłem, ponieważ powiedziałem, że litr trnu na hektar, a to jest praktycznie 800, niecały litr na 2 hektary. Czyli 400 trnu na hektar, tebukonazol pół litra na hektar, Amistar 500 SC pół litra na hektar i 800 modusa flexi. Mamy umieszane i startujemy na pole. Maska na ryjek. Rozkładamy maszynę, bo zaraz maska na twarz i naprzód. Muszę wam powiedzieć, że bardzo ładnie to wygląda, jak słoneczko świeci, te pole fajnie się odbija. Znowu się zamknąłem. Natomiast w takie ciepło chyba najmniejszy komfort jest w rękawicach, ponieważ ręce się pocą w tej gumie niesamowicie, ale robimy to dla własnego bezpieczeństwa przecież. Dobra, wszystko mamy zrobione. No to jedziemy, go! Imię ojca i syna wio. Jak widzicie, ja pierwszy zabieg T1 i skracanie mam już za sobą i też wam radzę, żebyście w pierwszej kolejności wykonali ten zabieg. Ja u siebie za kilka dni wykonam jeszcze wiosenny zabieg na chwasty. Jak pamiętacie, na jesieni w naszym challenge'u pryskałem bokserem, który pewnego spektrum chwastów nie bierze, chociaż patrząc tutaj, słuchajcie, połanie mamy naprawdę bardzo fajny, czysty łan. Zobaczcie, tych chwastów nie widać, ale troszeczkę gdzieś tam się trafia, więc jakimś tańszym środkiem sobie tutaj zrobię na dwuliścienkę. O, tutaj można zauważyć jakiś tam drobny rumianek, coś w tym stylu. Myślę, że jakiś może MCPA, może D24D. O, zobaczcie, tutaj troszeczkę gdzieś tam się zdarzy. Także, ale w pierwszej kolejności namawiam was do tego, żebyście sobie wyregulowali ten łan, żebyście opryskali tę jedynkę. To jest bardzo ważne, żeby te roślinki, jeżeli Panie Boże popada, to będą na zdrowo fajnie rosnąć i wtedy uzyskamy fajny plon. A czym się muszę jeszcze, słuchajcie, wam pochwalić, że naprawdę, już o tym trochę wspomniałem, na słabej ziemi, gdzie nawet mam szóstą klasę na tym drugim polu, na pewno w późniejszym terminie wam go pokażę, ten jęczmień jest dużo lepszy jak u sąsiadów żyto. Pełną jakby relację będziemy dopiero mogli zdać po żniwach, ile go nasypie, zależy, to będzie wiadomo też od pogody. Tak samo i żyto też bez deszczu nie urośnie. Na ten moment, na tym piasku zapowiada się o wiele, wiele większy plon jęczmienia niż żyta. Musicie to przemyśleć, jaka cena jest jęczmienia, kiedy możemy go sprzątnąć i ile kwintali możemy sobie z hektara namucić. To nam, myślę, że nam ten challenge nam to właśnie pokaże. Za porady serdecznie dziękuję tutaj Simonowi i panu Jurkowi z Syngenty, bo to przecież jest nasz wspólny challenge. Zawsze mogę zadzwonić sobie, coś tam dopytać, zawsze coś doradzą. Myślę, że wspólnie uzyskany fajny, fajny plon, a ja składam opryskiwacz i w tej części naszego challenge'u się z wami żegnam. Nie dajcie się koronawirusowi, bądźcie zdrowi,
łapkujcie Krzysztofa, łapkujcie i oglądajcie. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.